PGE, Polska Grupa Energetyczna. Niektóre zjawiska elektryczne obserwowano już w czasach prehistorycznych. Jednak stosunkowo niedawno człowiek nauczył się przekształcać energię, jaką daje natura, w energię elektryczną. Odkrywając wielkie marki, jak robimy prąd. Jak powstaje prąd? Dzisiejszy świat działa na prąd. W tym stwierdzeniu nie ma wielkiej przesady. W każdym momencie, każdego dnia i w każdym miejscu otaczają cię urządzenia, które bez prądu funkcjonować nie mogą. Czy się bawisz, czy pracujesz? Jesteś w mieście, czy poza nim? Czasem nie zdajesz sobie z tego sprawy, że prąd towarzyszy ci na każdym kroku. To prąd sprawia, że w kranie twojego domu płynie woda, kaloryfery są ciepłe, a w bloku jeździ winda. A na zewnątrz? Sygnalizacja świetlna, latarnie, agregaty, alarmy, bankomaty, tramwaje. Czy wyobrażasz sobie, co by się stało, gdyby to wszystko naraz stanęło? Na szczęście działa. Ale tak naprawdę jak? Co wprawia w ruch naszą cywilizację? Czym tak naprawdę jest prąd? Prąd elektryczny to jest przepływ naładowanych cząstek. Naładowane cząstki mogą przepływać w różnych dziwnych miejscach, mogą przepływać w przestrzeniach międzygalaktycznych, poruszają się w kosmosie, a w domu naszym poruszają się po drutach. Druty to są kawałki przewodnika, w których uwięzione są w jakiś sposób elektrony, ale można je przemieszczać. Jeśli dopłyną do jakiegoś specjalnego urządzenia, które wymyśliliśmy w sposób sprytny, ich energia może się zamienić na światło, dźwięk, może się zamienić na ruch, coś może się zacząć obracać. Generalnie prąd jest rodzajem przesyłania energii, sposobem przesyłania energii. Inaczej mówiąc, prąd to uporządkowany ruch ładunków elektrycznych. Człowiek nauczył się odbierać energię elektronom i przekazywać ją dalej za pomocą materiałów, które przewodzą prąd, tak zwanych przewodników. Ale jak taki prąd wyprodukować? Elektrownia to jest fabryka prądu, która produkuje prąd z innych rodzajów energii. Nie można mieć energii za darmo. Żeby dostać energię w prądzie, trzeba włożyć energię albo w paliwie kopalnym, w węglu, ropie, albo w spadku grawitacyjnym wody z jakiegoś jeziora na dół. Ewentualnie może to być energia słoneczna, jądrowa. Jest jeszcze parę innych energii, które możemy użyć do zamiany w prąd. Najbardziej znane, tradycyjne źródła pozyskiwania energii to węgiel, woda i wiatr. Zacznijmy od węgla. Oto jedna z największych na świecie elektrownia wytwarzająca energię elektryczną z węgla brunatnego. Elektrownia Bełchatów. Jej kombinat wspólnie z zaopatrującą ją w węgiel kopalnią odkrywkową rozciąga się na przestrzeni porównywalnej do 10 tysięcy boisk do piłki nożnej. Roman Fryś pracuje w kopalni od 30 lat. Jesteśmy w kopalni węgla brunatnego Bełchatów. W tej chwili zjeżdżamy do odkrywki Bełchatów, największej dziury wykopanej w Polsce. W tej chwili najgłębsze miejsce, z którego wydobywamy węgiel, to 310 metrów od powierzchni, to jest 110 metrów poniżej poziomu morza. Umieszczona na dnie tego wyrobiska wieża Eiffla wystawałaby nad powierzchnię tylko iglicą. Wyrobisko ma ponad 24 km kwadratowe powierzchni. Największa pracująca tu maszyna ma wysokość 77 metrów. To 25-piętrowy blok. Jeśli mówimy o węglu, przede wszystkim kojarzy nam się to z węglem kamiennym, a my tutaj kopiemy węgiel brunatny. Różni się on od kamiennego nie tylko kolorem, twardością, ale przede wszystkim wartością opałową. Krótko mówiąc, tego trzeba spalić więcej. Taka koparka warta jest prawie 200 milionów złotych i jest tak szybka jak żółw stepowy. Porusza się z prędkością 6 metrów na minutę, co nie jest dziwne, biorąc pod uwagę jej masę przekraczającą 5000 ton. Włącza się 199. Proszę zatrzymać podwałowy, spuścić wyrobę ze dwałupa do 40 minut postępu. To jest pierwsza kabina operatora, z której steruje się całą koparką wydobyciem węgla. Co ciekawe, sama koparka również działa na prąd. Jest zasilana napięciem 30 tysięcy voltów.
Każdy z jej 16 czerpaków ma pojemność niemal 1000 litrów, co oznacza, że może za jednym zamachem nabrać prawie tonę węgla. Elektrownia Bełchatów produkuje 20% energii potrzebnej dla Polski. Kotły elektrowni pożerają w godzinę ponad 5,5 tysiąca ton węgla, a na dobę prawie 2,5 tysiąca wagonów. Dlatego kopalnia musi pracować 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, nie wyłączając świąt czy Sylwestra. Jeśli byśmy nie pracowali tutaj w Sylwestra, to 20% energii, która pochodzi z naszego węgla, mogłaby doprowadzić do tego, że nie odbyłoby się 20% balów sylwestrowych. Wykopany węgiel dostarczany jest do elektrowni za pomocą taśmociągów o łącznej długości prawie 140 km. Poruszają się one z prędkością 6 metrów na sekundę. Zanim węgiel z taśmociągu zostanie zamieniony w energię elektryczną, musi przejść jeszcze kilka etapów. Na początku musi zostać oczyszczony, a następnie osuszony. Co kilka godzin pracownicy elektrowni muszą spłukiwać pył węglowy, ponieważ jest on łatwopalny. Węgiel wędruje do młynów. Jan Przybyła jest specjalistą od remontów w elektrowni Bełchatów. Węgiel dostarczony podajnikami z kopalni do naszej elektrowni musi zostać zmielony do postaci pyłu. Odbywa się to w młynach węglowych. W tej chwili stoimy przy młynie węglowym, który jest w danej chwili w remoncie. Węgiel jest zrzucany do rurosuszarki. Tam następuje jego obsuszenie. Wpada nam na drzwi młyna i kierowany jest do komory przemiałowej. W komorze przemiałowej koło bijakowe rozdrabnia nam ten węgiel do postaci pyłu i następnie ten pył jest wdmuchiwany do palników pyłowych, a następnie do komory paleniskowej kotła. Zmielony węgiel trafia do ogromnych kotłów. W ich wnętrzach panuje prawdziwie piekielna atmosfera. Ciekawostką tego kotła jest to, że nie stoi on bezpośrednio na ziemi, lecz jest podwieszony na konstrukcji nośnej. Wysokość jego to jest 108 metrów. Wewnątrz panuje temperatura powyżej 1000 stopni. To, że możemy śmiało zajrzeć do jego wnętrza, wynika z tego, że spalamy węgiel przy podciśnieniu, czyli ciśnieniu niższym od ciśnienia atmosferycznego. I ma bardzo duży apetyt, bo musi spalić około 500 ton węgla w ciągu godziny, aby móc zapewnić znamionowe parametry dla turbozespołu. W ten właśnie sposób powstaje para, która wprawia w ruch turbiny podłączone do generatorów prądu. W elektrowni Bełchatów hala maszyn, w której znajdują się zespoły turbogeneratorów, jest tak ogromna, że pracownicy poruszają się po niej rowerami. Znajdujemy się w budynku maszynowni. Jest to serce naszej elektrowni. W tym budynku o długości prawie 1 km zabudowanych mamy 12 turbozespołów. Turbozespół składa się z maszyn w postaci turbiny oraz generatora. Para, która wpływa nam na łopatki turbiny, rozpręża się, powodując ruch obrotowy. Natomiast generator to nie jest nic innego jak takie dynamo rowerowe, które przejmując moment obrotowy od turbiny, wytwarza energię elektryczną. Para z kotła wprawia w ruch turbinę, która jest połączona z generatorem. Od generatora specjalnymi szynami prąd trafia do transformatora, skąd dalej jest rozdzielany i wędruje w świat. Mózgiem elektrowni jest nastawnia. To centrum kontroli i dowodzenia. To właśnie tu spływają parametry ze wszystkich etapów produkcji energii elektrycznej. Jestem operatorem bloku. Naszym zadaniem jest kontrola nad ponad 2000 danych, które spływają do stacji operatorskiej, na której właśnie teraz patrzymy. Roczna produkcja energii w bełchatowskiej elektrowni wynosi około 34 miliardów kWh. Co oznacza, że co piąty Polak korzysta z prądu pochodzącego z Bełchatowa. Niezaprzeczalnym atutem elektrowni węglowych jest olbrzymia wydajność. Jednak co można zrobić, żeby zachować troskę o środowisko naturalne? Nowoczesne rozwiązania technologiczne pozwalają obecnie na znaczne ograniczenie emisji zanieczyszczeń. Ekologia jest oczywiście bardzo ważna dla kopalni Bełchatów. Przestrzegamy tych zasad od początku funkcjonowania naszego zakładu.
Węgiel w kopalni Bełchatów ma około 20 milionów lat. Powstał on z lasów tropikalnych, które kiedyś porastały te tereny, czyli dała go nam natura. I my tej naturze chcemy też coś po sobie zostawić, bo przecież kiedyś te pokłady węglowe się skończą. A zostawimy tutaj góry, jeziora, lasy oraz tak przygotowane tereny, aby mogła powstać tutaj infrastruktura turystyczna. Co ciekawe, te wielkie obiekty będące głównym celem ataków ekologów nie są nawet kominami. To tylko urządzenia do chłodzenia pary zużytej w procesie produkcji prądu. A to, co z nich wylatuje, jest czystą wodą w postaci lotnej. Mówiąc krótko, parą. Chociaż węgiel brunatny jest podstawowym źródłem energii dla wielu krajów, jego złoża w końcu się kiedyś wyczerpią, a zapotrzebowanie na energię cały czas rośnie. Naukowcy przewidują, że w ciągu najbliższych 15 lat wzrośnie aż o 40%. Jeżeli utrzymają się obecne tendencje, zapotrzebowanie na energię przez następne 100 lub 200 lat znacząco wzrośnie. Zwiększy się liczba ludności, mniejsze gospodarki przekształcą się w gospodarki globalne, nasze miasta będą bardziej uprzemysłowione. Istnieje jednak nadzieja, że krzywa zapotrzebowania nie ulegnie jedynie spowolnieniu. Nie zatrzyma się na jakimś poziomie, lecz zacznie opadać. Sposobem na osiągnięcie takiego stanu jest ograniczenie naszego uzależnienia od paliw kopalnych, zmniejszenie zużycia energii oraz bardziej zdecydowane inwestycje w zrównoważone i odnawialne technologie. Pora więc na kolejny etap naszej opowieści. Woda. W przeciwieństwie do węgla, woda to odnawialne źródło energii. Woda jest paliwem w elektrowniach wodnych. W Polsce jest 28 elektrowni wodnych, ale są kraje, takie jak Norwegia, które swoje zapotrzebowanie na prąd pokrywają z energii wodnej prawie w 100%. Ale jak właściwie powstaje prąd z wody? Piotr Walko jest dyrektorem technicznym elektrowni wodnej Solina. Energia elektryczna ma wiele zalet, ale ma też jedną podstawową wadę. Otóż trudno jest ją magazynować. To, co znajduje się za zaporą w Solinie, a więc ten zbiornik ponad pół miliarda metrów sześciennych wody, to nic innego jak magazyn energii. Energia potencjalna z takiego zbiornika poprzez rzut wody na wirnik turbiny zamieniana jest w energię mechaniczną i poprzez sprzężenie wirnika turbiny z generatorem wytwarzana jest energia elektryczna. Inaczej mówiąc, turbinę generatora, którą w elektrowni węglowej napędzała para z kotłów, tutaj napędza woda płynąca z górnego do dolnego zbiornika. Dalej zasada jest taka sama. Od generatora prąd trafia do transformatora, a następnie do sieci przesyłowej. Zobaczymy teraz od środka, jak działa zapora i elektrownia wodna w Solinie. Łukasz Kaczanowicz zajmuje się bieżącym utrzymaniem ruchu w elektrowni. Znajdujemy się w tej chwili na koronie największej zapory w tym kraju. Jest to zapora w Solinie. Również przy zaporze znajduje się największy zbiornik sztuczny w Polsce. Zapora ma ponad 600 metrów długości i prawie 82 metry wysokości. Waży prawie 2 miliony ton, a objętość tego zbiornika to jest 480 milionów metrów sześciennych wody. Po co jest ta zapora? Zapora przede wszystkim pełni funkcję ochrony tych niżej położonych terenów przed falą powodziową. To jest najważniejszy aspekt tej zapory. Jednak żeby woda spuszczana z tej ogromnej zapory nie wpływała negatywnie na tereny w dolnym biegu rzeki, powstała druga, mniejsza zapora w Myczkowcach. Przy obu zaporach wybudowano elektrownie, które działają w tak zwanym systemie kaskadowym. Woda z dużej zapory trafia na mniejszą zaporę i dopiero stamtąd spuszczana jest dalej do rzeki. W tej chwili wejdziemy do wnętrza zapory. Jednym z elementów konstrukcyjnych zapory są umieszczone co 15 metrów fugi oszczędnościowe. Znajdujemy się w tej chwili przy fudze oszczędnościowej. Mamy 27 fug oszczędnościowych w zaporze. Fuga spełnia przede wszystkim taką funkcję, że woda, która próbuje przedostać się pod zaporą, wypływa właśnie w tym miejscu. Tym samym nie podmywa materiału skalnego, nie zabiera go dalej i nie osłabia tym samym konstrukcji zapory. Druga funkcja jest taka, że puste miejsce między sekcjami wzmacnia konstrukcję zapory. Gdyby zapora była jednolitym tworem betonowym, wcale nie byłaby przez to bardziej wytrzymała. Puste miejsce przy fudze wzmacnia całą konstrukcję. Działa to jak w środku pusta rurka, która jest trudniejsza do złamania niż pręt. Woda ze zbiornika w Solinie kierowana jest do turbin elektrowni przy pomocy ogromnych rurociągów o średnicy dochodzącej do 6 metrów. Mamy wyjątkową szansę zobaczyć miejsce zwykle niedostępne. Zaglądamy do rurociągu, do którego wpadają z olbrzymią siłą tysiące metrów sześciennych wody. Woda w czasie normalnej pracy dostarczana jest właśnie tędy. Posiada prawie 60 metrów spadu.
i tutaj właśnie jest rozpędzana. Tą wodę, co widzimy na dole, jest to woda przeciekowa zasuwa awaryjne. Z tej strony rurociąg wykonany jest na kształt ślimaka. Kształt zmniejszającej się spirali pozwala na wzrost prędkości obrotowej wody. Podobne zjawisko obserwujemy, gdy na przykład łyżwiarz przy piruecie składa ręce blisko ciała, tym samym zwiększając prędkość obrotu. Następnie woda trafia na łopaty wirnika. A co dalej? Łopaty stałe aparatu kierowniczego kierują strumień wody na wirnik turbiny. W rurociągu są właśnie łopaty stałe, natomiast za aparatem kierowniczym widzimy turbinę. W tym miejscu rurociąg się kończy. W hydroelektrowni Solina pracują cztery turbiny Francisa. Za chwilę znajdziemy się tuż pod jedną z nich. Znajdujemy się centralnie wewnątrz komory turbiny. Turbina napędzana jest poprzez wodę uderzającą o jej łopaty. Ta natomiast jest przeglądana jest centralnie potężnym wałem sprzęgającym z wirnikiem generatora. Ten obracając się wytwarza energię elektryczną. Ta wielka turbina uruchamiana jest jednym kliknięciem myszy z nastawni, która jest centrum dowodzenia elektrownią. No, za chwilę uruchomimy hydrozespół numer 2 do pracy generatorowej z mocą 60 MW na polecenie krajowej dyspozycji mocy. I startujemy. Woda poszła na łopaty i nabieramy prędkości. W tej chwili znajdujemy się w szachcie pracującego hydrogeneratora. To, co tutaj widzimy, to jest obracający się wał maszyny. Na górze nad nami znajduje się obracający się wirnik generatora, natomiast pod nami znajduje się turbina. W razie nagłych przerw w dostawie energii z innych źródeł, elektrownia wodna jest w stanie uruchomić produkcję prądu w ciągu zaledwie 3 minut. Jednym z niewielu zarzutów wobec zapór wodnych jest fakt, że dzielą one rzeki. Oznacza to, że rybom wędrownym trudno przepłynąć do źródeł na tarło. Rozwiązaniem jest tutaj budowanie tzw. przepławek, które umożliwiają rybom wędrówkę w górę rzeki. Zarówno zbiornik Soliński, jak i okoliczne rzeki są dodatkowo zarybiane. Stworzono fantastyczne warunki dla wędkarzy. Jest bardzo dużo ryb w zbiornikach i Solińskim, i Myczkowieckim oraz bardzo rybną rzekę Sal, na której przeprowadzane są Mistrzostwa Świata w wędkarstwie muchowym oraz Mistrzostwa Europy. Elektrownie wodne są budowane od ponad 150 lat. Ale jest też nowy kierunek, o wiele bardziej popularny i mniej zależny od uwarunkowań hydrologicznych. Kierunkiem tym są farmy wiatrowe. Czemu zawdzięczają rosnące zainteresowanie? Andrzej Janus jest specjalistą od energii wiatru. Od wieków wiatr kojarzył się ludziom z destrukcją, ze strasznymi żywiołami. A przecież wiatr to jest powietrze. Kilometr sześcienny powietrza waży około tony. Przecież ta poruszająca się masa powietrza to jest czysta energia. Energia, którą warto wykorzystać do naszych celów. W jaki sposób się to dzieje? Wiatr porusza turbinę. Wytwarzana w ten sposób energia mechaniczna przekazywana jest do generatora, a dalej jako elektryczna podziemnymi kablami do transformatora. Sam wiatrak jako źródło energii nie jest jednak nowym pomysłem. Już starożytni Grecy ponad 3000 lat temu budowali wiatraki, które pomagały im mielić zboże lub wyciskać oliwę z oliwek. Turbina nowoczesnego wiatraka bez skrzydeł ma wielkość autobusu i wagę lokomotywy. Mimo tak potężnych gabarytów, wiatrak i cała konstrukcja muszą mieć olbrzymią wytrzymałość. Wiatrak powinien bez uszczerbku przetrwać nawet przejście trąby powietrznej. Gdy wieje wiatr, mrówka najmniej go odczuwa. Człowiek odczuwa go troszeczkę bardziej, ale żyrafie to naprawdę już troszeczkę przeszkadza. Zasada jest prosta. Im wyżej, tym silniejszy wiatr. Dlatego współczesne wiatraki mają od 70 do nawet 150 metrów wysokości. A jak wygląda wiatrak od środka? Andrzej Rumik jest serwisantem wiatraków. Więc tutaj widzimy wnętrze szafy sterowania. Szafa sterowania, wszystkie układy elektroniczne. Na tym panelu możemy zobaczyć podstawowe parametry tylko i wyłącznie tego urządzenia. Na przykład status. Status 00 mówi nam o tym, że turbina pracuje, jest wszystko w porządku, nie ma zgłasza żadnej awarii. Następnie takie parametry jak prędkość wiatru z czujników, oczywiście zlokalizowanych na gondoli, kierunek wiatru i prędkość
obrotową wirnika, jak również moc generowaną w danym momencie, w zależności oczywiście od prędkości wiatru. Ze względu na mocno ograniczoną przestrzeń poruszanie się wewnątrz wiatraka nie jest proste. Windą, w której mieści się jedna osoba, nie można dojechać na szczyt wiatraka. Żeby wejść do gondoli, trzeba wspiąć się po wąskiej drabinie. Znajdujemy się w gondoli turbozespołu wiatrowego na wysokości około 85 metrów. Panel sterowania możemy przestawiać łopaty poszczególne ABC. Każda łopata działa niezależnie. To jest generator. Jest to ta część właśnie wirująca. Silniki elektryczne, trzy z tej strony, trzy z drugiej strony. Służą one jako napęd azymutalny, do zmiany położenia gondoli. Więc automatycznie, jeżeli zmienia nam się kierunek wiatru, te silniki obracają całą gondolę w kierunku głównego wiatru. Taki jeden wiatrak o mocy 2 MW pozwoliłby wszystkim mieszkańcom 70-tysięcznego miasta na zagotowanie wody na herbatę. Niewątpliwą zaletą energii wiatru jest to, że nie da się jej wyczerpać. Jednak wiatr jest zjawiskiem kapryśnym. Czasem wieje mocniej, a czasem zbyt słabo. Gdyby kraj wielkości Polski chciał czerpać elektryczność tylko z tego źródła, wiatraki musiałyby stanąć na całym obszarze w odległości nie większej niż kilometr od siebie. A i tak polskie urządzenia działałyby tylko pod warunkiem, że wiatr wiałby bez przerwy. A tak się niestety nie dzieje. Jeśli chodzi o technologię energii odnawialnej, to nie istnieje jedno właściwe rozwiązanie. Kluczowa jest odpowiedź na pytanie, gdzie się znajdujemy. Energia słoneczna może być dobrym rozwiązaniem, na przykład w Miami, ale już nie na biegunie północnym. Energia wodna to świetne wyjście, jeśli mamy miejsca obfitujące w naturalnie płynącą wodę. Z kolei gdzie indziej lepiej polegać na energii geotermalnej. Wszystko zależy od typu budynków. Dlatego nie jest istotne, jakie źródło energii odnawialnej powinno być dominujące, ale jakie potrzeby danego miasta są w stanie zaspokoić za stane możliwości geograficzne. Potrafimy wyprodukować prąd z przeróżnych źródeł, przesyłać go na duże odległości, ale czy umiemy go magazynować? Ludzie pytają, czy możliwe jest magazynowanie energii elektrycznej. Tak, jest to możliwe, chociażby za pomocą akumulatora elektrochemicznego. Jest to efekt bardzo skutecznych badań prowadzonych na przestrzeni ostatnich dwóch dekad. W ich wyniku uzyskaliśmy bardzo wydajny i niewielki akumulator, który stosujemy w naszych komputerach, telefonach komórkowych itd. Możliwe jest więc magazynowanie energii, jednakże tylko przez ograniczony czas i jedynie przy ograniczonym jej zużyciu. Właśnie dlatego, żeby zapewnić ludziom stały dopływ energii, elektrownie muszą pracować bez przerwy. Na końcu każdego procesu wytwarzania energii elektrycznej, niezależnie od jej źródła, mamy wspólne elementy. Generatory, transformatory i sieci przesyłowe. To urządzenie tutaj wymyślił Nikola Tesla. Nazywa się to transformator. Służy do zamiany prądu zmiennego o niskim napięciu na prąd o bardzo wysokim napięciu, tak wysokim, że tutaj aż iskry przeskakują. Dawno temu, kiedy ludzie wpadli na to, że dobrze jest mieć prąd w domu, po to, żeby sobie na przykład oświetlić ten domek, były dwie koncepcje przesyłania prądu. Jedna, lansowana przez Edisona, polegała na przesyłaniu prądu o niskim napięciu, prądu stałego. Druga koncepcja brała się od właśnie Nikola Tesli, który proponował używanie prądu zmiennego. Prądu zmiennego, który można przesyłać przy bardzo wysokim napięciu od elektrowni do użytkownika, po to, żeby zmniejszyć straty. Bardzo długo trwała walka między tymi dwoma koncepcjami. Na szczęście wygrał Tesla. Dzięki temu oszczędzamy olbrzymie ilości pieniędzy na przesyłaniu prądu. I dzięki temu, dzięki Tesli, mamy w kontaktach prąd zmienny o tym napięciu 230 V.
Dziś prąd stał się czymś oczywistym, powszechnie dostępnym i może przez to niedocenianym. A co z kosztami energii? Niezgaszone światło, nierozmrożona lodówka, komputer zostawiony w trybie czuwania. Marnujemy w ten sposób mnóstwo energii. Większość z nas nie zastanawia się, ile ludzi, sprzętu i wysiłku potrzeba, by za pomocą jednego pstryk rozświetlić nasz dom. Jest więc jasne, że oszczędzanie prądu ma wymiar nie tylko finansowy. To także wyraz ekologicznej świadomości i szacunku dla matki natury. Sponsorem programu była PGE, Polska Grupa Energetyczna. Już za chwilę premier.